witam, cześć, sam Ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Mniejsze z tym. Trochę mi się język plącze, a to dlatego, że jest rano, jest godzina 7 i stwierdziłem, że przydałoby się Wam w końcu nagrać ten odcinek. Czemu go długo nie było? Przyczyna podobna jak w ostatnim odcinku, po prostu się dużo nie działo. I jedna rzecz jeszcze, zanim zaczniemy, to od razu mówię, że na koniec odcinka powiem, jak będzie wyglądać kolejny Mniejsze z tym, ponieważ ten typ odcinków może jest dla Was przyjemny, ale znam jeszcze chyba jeden fajny, ciekawszy. Bo ile ten wygląd odcinków chyba Wam się podoba, to znam jeden jeszcze ciekawszy typ, dzięki któremu i Wam, i mi byłby wygodniej, przyjemniej, może byłaby większa interakcja. Także wytrwajcie do końca i Wam o tym powiem. Zaczynamy od metra. Mamy tutaj dosyć ciekawą informację, że mamy 392,5 miliona złotych na transport przyjazny środowisku. W skrócie tyle wydajemy. Mamy pożyczki od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz ING na zakup 45 nowoczesnych pociągów metra. Co to oznacza? To oznacza, że tyle, aż tyle pieniędzy kosztują nasze 45 pociągów metra. Teraz możecie zobaczyć, ile to znaczy, że ile oni zarabiają. Od drugiej strony, link do całego tutaj opisu, co tutaj się dzieje, to będzie w opisie. Także tak to wygląda. Ale po kolei. Najpierw mamy tarczę TBM. I tu się dużo działo. Bo ile na odcinku mydlowskim? Mamy Marię na Zaciszu i Annę na Przed Zaciszem kawałek. A to dosłownie mały kawałek. Może już dzisiaj właściwie dotarczę tam. W tygodniu na pewno dotrze do Zacisza. Czyli łącznie wywieci 2074 metry wyleciła, ale tak sądzę, że jest już bardzo blisko Zacisza. To o tyle na odcinku zachodnim. Elżbieta jest na Odlechowie, za to Krystyna skończyła już swoją podróż na najbliższe 2 lata. Dopojechała do księcia Janusza. Teraz tylko pytanie, kiedy będzie wyjmowana. Co oznacza, że będę musiał się tego dowiedzieć, ale tak. Już pierwsza tarcza skończyła, a ona później ruszyła niż na brudnie, no to wiadomo. Także tak, Krystyna skończyła kopać, jest już na stacji księcia Janusza, w sensie w komorze demontażowej oczywiście, CZ6, ale tak, skończyła już. Także będziemy mieli jedną tarczę mniej niż do opowiadania. A dalej wind w metrze. Mamy księcia Janusza, przy wyjściu numer 6, poziom 0-1 cały czas. Dworzec Wileński, winda RD9, jakieś nazwy mamy w końcu. Wyjście numer 9 przy poziom minus 1,0. Zielonego pojęcia, gdzie ta winda jest. Politechnika, winda południowa na peron, poziom minus 1, minus 2. I na tuż odesunął winda południowa na peron, poziom minus 2, 0. Także na Politechnice znamy, na księcie Janusza znamy, ale na ratuszu Wileńskim nie miałem jeszcze styczności. Świeci blaskiem z odblaskiem, czyli od poniedziałku 30 listopada na węźle komunikacyjnym Mocinny stanie choinka przystrojona odblaskami. Odblaski będzie można zdjąć i przyczepić w widocznym miejscu, na przykład na kurtce, torebce lub plecaku. Zatem jest partnerem Straży Miejskiej w ramach Świeć blaskiem z odblaskiem. I to bardzo dobrze. Powinniście się świecić, a nie jeździć tak jak niektórzy. Ja na przykład chciałem multum światełek, jak jeżdżę na monocyklu, żeby było mi widać z każdej strony. Jak będę jechać nawet Lilo, to chyba też będę musiał mieć. Właśnie, co do Lilo, jeszcze się dzisiaj pojawi ten film informacyjny. Link do przypomnienia, kiedy jest, macie w opisie. Ja jeszcze muszę ogarnąć, jak, w sensie, bo nie będzie na pewno głosu. Tylko będę na czacie jak coś ewentualnie, ale wiecie, tego tej godziny będzie tak zimne, że wiecie jak to będzie. Będę widzieć wasze komentarze i będę mógł ewentualnie w jakiś sposób reagować na nie, ale nie inaczej. Także zapraszamy na Młociny i to tyle. Naprawdę smutne moje informacje dzisiaj. Zapraszamy Vivetudillo, jak na ostatni dzień. Nie mamy żadnych informacji. I ja też nie wiem, czy Vivetudillo wróci w 2021. 25 listopada, czyli parę dni temu, był wyjątkowy dzień dla SKM i ogólnie dla wszystkich kolejarzy, gdyż to było święto kolejarza. Oczywiście wszystkim tutaj życzymy wszystkiego najlepszego, już tak jest spóźnione trochę, no ale jak mówiłem, 25 trzeba zapamiętać sobie to na przyszłość i żeby było coraz to więcej. Nocne, południowe, służba. Dobrze, dochodzimy do WTP.
punkt kodowania biletu w Radzyminie od 23 listopada się tam pojawił. Działa od poniedziałku 10.19, działa w poniedziałek 10.19 i w środę 8.16. I jest on w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Tadeusza Kościuszki 2 w pokoju numer 10. Zapraszamy pasażerów w następujących godzinach, czyli tych, których już powiedziałem przed oczywiście. Uwaga, można płacić tylko w formie bezgotówkowej. Czyli jak przyniesiecie piękny banknot 500 zł, powiedzą, przyjmiemy, ale pod stołem. Dalej, parkujeć metro imienin nieczynny od 1 stycznia. Parkujeć metro imienin będzie nieczynny od 1 stycznia 2021 roku. Zachęcamy do korzystania z parkingu parkujeć metro Staklasy, na którym są wolne miejsca. Funkcjonowanie korzysta z niego niewielu kierowców. Nie bez znaczenia jest także pogarszający się stan techniczny obiektu. Jest wynajmowany przez ZTM, niedopuszczającym standardem, jakie chcemy utrzymać w parku jedź. W bliskim sąsiedztwie jest też parku jedź Stokłosy. Ciekawe, czy wróci. To jest pytanie. Ciekawe, czy wróci. Ale no cóż, no niestety. Czasami nie wszystkie parkingi ładnie wyglądają. Remont ulicy Kobiałka od tutaj 30 listopada, czyli od dzisiaj. W dzielnicy Białęka rozpocznie się remont ulicy Kobiałka między Mochotyńską a Bodową. Autobusy linii 326 i N14 pojadą mi objazdami. Tu macie objazdami, jak objazdy, jak nimi będą jeździć. I no niestety, tak też się zdarza. Zawieszone nocne kursy metra. I tak, z tego co wiem, nocne kursy to głównie chodziło o ten weekend, który był ostatnio, ale chodzi ogólnie o wszystkie teraz najbliższe weekendy, iż z soboty na niedzielę będzie jeździć dużo mniej pociągów i ogólnie ruch pociągów w nocy w najbliższym czasie ma w ogóle zostać ograniczony do minimum. Czemu? No bo żeby awizjonerz jakiś taki się nie kręcił i nie jeździł nawet tu, ile później wracał przez całą Warszawę metrem, to po pierwsze. A po drugie, co ważniejsze, po prostu bardzo mało osób teraz korzysta. Aktualnie, jak tam mówili, zaraz wam to znajdę, w stosunku do poprzedniego roku, aktualnie dziś korzysta z komunikacji miejskiej i dokładnie metra 24% osób. Tak. To jest prawie 1/5 osób, które korzystają normalnie z metra. Już nie mówię o tym, że zarobki z biletów są o wiele mniejsze, ale to jest bardzo mało ludzi, co oznacza, że po prostu w nocy to już w ogóle nikogo nie ma. Z tego co widziałem, przez to, że są handel zamknięty, wszystkie te restauracje, ogródki i tak dalej, to no wiecie, właściwie wszystko jest pozamykane i po prostu ludzie nawet się aż tak nie przemieszczają, w weekendy zwłaszcza. Dlatego tak to będzie teraz wyglądać. Jak będziecie coś zmieniać, to będę was oczywiście informować. Dochodzimy do ZDM-u. Budowa ronda w Ursusie utrudnia w związku z asfaltowaniem. I czy to jest to moje ukochane rondo? Nie widzę niestety żadnych zdjęć, żeby to potwierdzić, że to jest to moje rondo. Ale to może być to. Bo jest w ten dziwny sposób powyginane. Tak czy siak, jest tutaj utrudnienia są. I z tego co widzę, od środy 25 listopada do piątku 27 listopada były problemy, ale już teraz jest całkiem nieźle, było asfaltowane, także cały czas tam prace idą, ale to dobrze, że się przesuwamy do przodu. Miesiąc do świąt jeszcze ruszyliśmy z instalacją dekoracji, jak możecie zauważyć, Warszawa już powoli na ulicach, jak możecie zauważyć, jak wyjdziecie z domów, nie polecam, bo zimno, ale jak wyjdziecie, to faktycznie zaczęły się pojawiać instalacje z dekoracjami. Także tak to wygląda. Będą teraz tutaj zawieszone w najbliższym czasie. I prawdopodobnie 6 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, to jest jakiś dzień weekendowy. Nie, to jest 6 grudnia, to jest niedziela. Wtedy prawdopodobnie ruszy nasz świąteczny pociąg metra. I ja postaram się może go zobaczyć. Zobaczymy. Jaka strefa płatnego oparkowania na Ochocie i Żoliborzu? Prawie 4000 wyświetleń transmisji z 10 spotkań, 790 uwag zgłoszonych z pomocą elektronicznego formularza, 522 opinie. Także tak to wygląda. Były rozmowy, maile, telefony i rozmowy w aplikacji Zoom. To jest ładnie wyszczególnione, to jest Zoom. No, dużo się działo, raport zobaczymy teraz. Czy powstanie, czy nie powstanie.
kto wie. Nawet jak ukojarzycie plac na Nadzorzu i tunel pod placem na Nadzorzu. Nowe oprawy zostały tam zainstalowane, dzięki czemu mamy teraz tam światła LED-owe, a nie takie stare, wiemy jakie. No, teraz ładnie, jaśnie, zimniej, co prawda? No ale dobrze, że w końcu coś tam się zmieniło, bo w tych tunelach to czasami się nawet zastanawiam, jak to tak może być, że tak długo są takie stare oświetlenia. Asfaltowanie na Domeniowskiej. Kierowcy czekają utrudnienia. Od 27 listopada do 29 były tam problemy, już ich nie ma, ale była tak czy siak asfaltowana ulica Domeniowska. I tu nawet mam jakąś mapkę, jak to wyglądało. W sensie, co było zamykane? A, to tutaj obok Galerii Mokotów. No proszę. To lekkie problemy. Ale już to się pozmieniało i ulica jest asfaltowana. Już została zasfaltowana, może w ten sposób. Skierniewicka z innym chodnikiem, lepsze dojście do stacji metra. Tak, możecie kojarzyć tą ulicę. I możecie kojarzyć, że tam nie było idealnie z chodnikami, ale od jakiegoś czasu ja tam często akurat jeżdżę, to widziałem, że się nagle pojawiały chodniki, wysepki, nowe przejścia dla pieszych i ogólnie ładniej, czyściej. Do metra Płocka teraz jest o wiele lepsze dojście, także no polecam, pozdrawiam, Awizonosz. Wałbrzyska i Nowotusynowska do remontu. I może nie uwierzycie, ale w weekend był remont, czyli też znowu już coś nieaktualnego. Natomiast, tak jak mówiłem, był remont, tam się trochę to pozmieniało. I tyle właściwie, to się pozmieniało, było asfaltowane. Nowe stawki opłat za śmieci UM. Tu macie tabelkę, jak to wygląda mniej więcej. Ile zużywasz, z tego co widzę 1 metr sześcienny wody. To jest 12,73 zł za śmieci, okej. To ile te śmieci będą kosztować? Dużo. Dobrze, nie można się dużo myć. W skrócie, nie można się dużo myć, bo wtedy dużo kosztują nasze śmieci. Macie link do UM-u w opisie. Warszawa rozważa zawieszenie współfinansowania policji. To tyle. Trzaskowski to co powiedział. No ciekawe o co chodzi. Ostre działania policji wobec mieszkańców. Bardzo ciekawe. Zasady działania policji. I zapowiedź wstrzymania współfinansowania. Ciekawe o co może chodzić. Linki oczywiście w opisie do całego UM-u. Flagi z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Dzisiaj i wczoraj na komunikacjach na warszawskim transporcie publicznym w wszystkich pojazdach są wywieszone flagi Polski w ramach uświęcenia właśnie powstania listopadowego i z tego co ja tu widzę, mam dokładnie pełen kompleks wszystkich dni, kiedy są wywieszane flagi. I w grudniu w teorii już nic nie ma. Ciekawe czemu, może nikt nie chciał się bić w zimę. Tu macie ogólne informacje z UM-u, w sensie wszystkie jakie udało mi się, w sensie wszystkie jakie są w ostatnich nowościach. I to właściwie tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. W skrócie zapraszam was do dzisiejszego wieczornego live'a. Jeszcze dzisiaj około 20 pojawi się informacja, jak mniej więcej to będzie wykonać, bo jeszcze muszę dopracować niektóre systemy. A, no i jak będzie wyglądać kolejny miesiąc z tym, też tylko szybko powiem. Kolejny miesiąc z tym się dosyć dobrze zmieni, ponieważ nie będzie takiej teraz jako formy odcinka. Tylko będzie on w piątek, prawdopodobnie około godziny 18 lub 20 w formie live'a z mojego komputera. Pokażę wam po prostu swój ekran i będę na żywo komentować, mówić wam co i jak wygląda, zdjęcia pokazywać. I będziecie też mogli pisać mi na czacie i będę widzieć wam to co wy piszecie. Dzięki czemu ewentualnie, w sensie nie, nawet nie ewentualnie, ale będę wiedzieć co sądzicie na żywo, czy macie jakieś opinie, czy chcecie, żebym się wypowiedział na jakiś konkretny temat. I przy okazji mniejsza z tym będzie dużo, dużo szybsze. No i jakikolwiek będę mieć też z wami większy kontakt, bo umówmy się, live i chat na żywo to dużo lepsze niż normalnie. Oczywiście później będzie mniejsza z tym dostępne normalnie. I będzie trochę to inaczej wyglądać jak ze skanensami, bo będzie to faktycznie na tym jednym live dobrane, a nie, że przerzucam was później na innego live'a. Tu wszystko będzie się działo na jednej stronie. Dobrze, jeżeli chcecie, żeby tak było, to piszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Nie, spróbujemy zrobić pierwszy odcinek w piątek na najbliższy, jeszcze godzinę i tak dalej, to powiem później. I miejmy nadzieję, że będzie całkiem nieźle. Mniejsza z tym, prawdopodobnie około godziny 18 lub 20 w najbliższy piątek.
Jak wam się spodoba, to pozostaniemy przy tej wersji. No i dla mnie też jest dużo przyjemniejsze, bo nie muszę tego montować. Do zobaczenia już wkrótce.